Hej, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj na mapie Wysokie Brodno. Dzisiaj gramy razem z Timbą. Także chwilkę na niego poczekamy, on powinien lada chwila do nas dołączyć. Witam czatę, witam TSM, Krzysiak siemanko, witaj Anioł, witam Agro Team, siemaneczko. Słuchajcie, powolutku będę sobie zaczynał tutaj. Muszę zobaczyć, co my tam robiliśmy. Się teleportuje do nas na gospo. A, no ostatnio było, słuchajcie, kiszoneczka, bardzo fajny silosik, żeśmy zrobili. Także kiszonki mamy naprawdę sporo, co prawda 1% kiszenia, więc chwilę nam się to będzie pewnie kisiło. Zobaczmy, co tu jest u świnek. A, muszę sobie jeszcze zalogować się okej. I teraz jeszcze pomimo sobie łapeczkę i ewentualne przewijanko, jeśli będzie trzeba takowe robić. Słoma jest, wszystko jest. No widzisz, jakoś tak powolutku te słubiki nam wpadają, co mnie bardzo cieszy, że i mam nadzieję, że te słubiki są odzwierciedleniem tego, co dzieje się u mnie na kanale. To co robimy i w jaki sposób robimy. O, a co tu ten Pottinger robi? Czy tam ostatnio miało być widocznie robione. Owiec jest gotowy do zbioru, czyli dzisiaj kontynuacja, słuchajcie, żniw. Ale obiecuję, nie będzie dzisiaj kostek. A jeśli będą, to nie ja je będę robił. Także na luzaczku. Przelecimy się jeszcze tutaj może trochę szybciej. Tutaj już wszystko żeśmy zebrali. I tu mamy rzepaczek. Dobra, słuchajcie, to ja sobie wskoczę do kombajnu. Jeszcze nie kombajnowałem. Krzysiak, niestety nie. Nie są skończone. Witaj, Łukasz. Witaj, witaj. Sorki. Jeśli cię pominąłem wcześniej. Jak zbyt mokre. Nie, no to musimy to zmienić. No przecież teraz nie będziemy czekali na Bóg wie kiedy. Kiedy to... Halo? Halo, halo, dzień dobry, dzień doberek. Wilgotność. Już się odpalam. Spoczko. My już jesteśmy tutaj na wizji, że tak powiem, także czekamy ciebie, aż do nas dołączysz. Dobra, mi to jeszcze chwilkę zajmie, bo ziem się, że tak powiem, po... A, będziesz musiał... okresie, ale to szybko. W dwutygodniowym okresie przeprosiłem się ze swoją maszynką do golenia i, że tak powiem, wykonałem piękne cięcie pod dolą. A, rozumiem, rozumiem. A ja się zastanawiam, co mam zrobić i na razie jeszcze nie użyłem maszynki, więc na luzaku. Nie, dla mnie została wywarta presja.
Aha, a na mnie jest wywierana w drugą stronę presja, żebym właśnie nie używał jej. Wiesz, zależy jak komu leży, że tak powiem. Ja przez długi okres czasu chodziłem za zarostem, że tak powiem, niegolonym, tak? W sensie miałem brodę i wąsy, tak dookoła ust. Słuchaj, a myślisz, że mój awatar, już tu wczoraj mówiłem o tym, że mój awatar na YouTubie i wszędzie indziej to jest przypadkowy? Aha. No dobrze. No. Nemce 2. Posłuchaj, będziesz musiał tam dwa mody. Jeszcze raz? Dwa mody będziesz musiał pobrać z mod hubu. Aha, a właśnie. A dlaczego to ci powiem, co się wydarzyło i tak dalej, nie? Sklep. I Lamborghini Hurliman? Okej. Okay. O, no właśnie. Dokładnie. A powiem ci, czemu to zostało pobrane, jak już wejdziesz do nas na spokojnie. Wiesz co? Nie. Dzisiaj mam po lewej stronie TSM. Dzisiaj po lewej stronie mam Oshi. Regeneracja. Słuchajcie, jechałem dzisiaj, bo właśnie opowiadajcie, jak tam wam minęła niedziela. Moja niedziela minęła na podróży na Mazury. Pojechałem na działkę zobaczyć, co się dzieje. I po drodze... Zaczęło w operze. A tego to nie wiem, dlaczego w operze. Tak, i teraz nie mogę tego znaleźć. Rozszerzenia. I gdzie są pobrane w operze? Na z prawej strony, na górze. Dobra, masz taką strzałeczkę. Już mam, już se znalazłem. Dobra. I myślałem, że zasnę, słuchajcie, jak jechałem na te Mazury. Normalnie ziewałem tak, że to się w głowie nie mieści. No a musiałem wstać tam trochę parę minut po 7 w sumie, bo o 8 mieliśmy zaplanowany wyjazd. Dzisiaj jakiś taki totalnie rozbity. Powiem szczerze, że gdyby nie to, że Timba się zdecydował na jakiegoś lajwika, to chyba dzisiaj nic nie odpalał. Nie wiem, czy dałbym sam radę. Sam wyskoczyłeś z propozycją, proszę tu na mnie nie złamać. Ale nie, to znaczy z propozycją tak, natomiast gdyby nie to, że się zgodziłeś, to no, autentycznie chyba bym dzisiaj sobie odpuścił. Bo nie wiem, czy sam dałbym radę pociągnąć. Aniu, podnoszę header, żeby nie było. Co prawda pewnie za późno, ale to nic. Wczoraj Ania mi zwróciła uwagę, że koszę kombajnem trawę i krzaki. Aha. Więc dzisiaj... Czekaj, ja sobie zrobię tutaj uwrocie. Kuźwa, ale mam brudny ten kombajn. Już to się nie nadawało w ogóle do tego, żeby to nagrywać. Nie, no i w każdym razie, wiesz, rozeszło się o to, że faktycznie wyrżnąłem tam po jakichś drzewach kombajnem wczoraj i tak dalej, tak? Zapatrzyłem się gdzieś w czaty. Więc z tegoż powodu dzisiaj staram się zwracać uwagę, co koszę i jak koszę. A właśnie, jak wejdziesz, już bijesz do nas, bo ja zacząłem tutaj rzepaczek kosić na 200, który... A na tym... No tam 229 bodajże. No. To trzeba rozrzucić nawóz. Wiesz gdzie? Nie wiem. Na 233 tutaj jest lucerna. A, wiem. No. Żeśmy odkryli, że mamy jeszcze jedno pole, słuchajcie, o którym wszyscy zapomnieli. Ja powiem szczerze, że ja tej lucerny nie siałem, przynajmniej ja sobie nie przypominam tej sytuacji. Ty chyba siałeś nawet, wiesz? Ja siałem tą lucernę? Chyba tak. Słuchajcie, muszę mniej w takim razie spożywać, bo tu się dzieją jakieś niestworzone rzeczy. Potem nie pamiętam. Nie, bo wiesz, to tak jest, jak my gramy raz w tygodniu, tak? Raz w tygodniu, ewentualnie to piątek i sobotę. To, co zrobiliśmy w piątek, sobotę, pamiętamy. Ale w przyszły piątek już mi cholery nic nie pamiętamy, tak? No nie da rady, a jeszcze... Trzeba było przed live'em wchodzić. Oglądać, zrobić rekonesans. Po polach. Tak, dokładnie. I dopiero odpalać, kurna.
Ania pisze, że bardzo fajnie minęła jej niedziela. Z rana wstała o 7 i pojechała z rodzicami do Warszawy, do mojej siostry ciotecznej. Wracam dopiero w... Znaczy się wracasz dopiero w środę od siostry? To będzie imprezowo, że tak powiem. Ale to jak jesteś w Warszawie, to jesteś już całkiem blisko nas. Dokładnie. Rzekłbym nawet, że bardzo blisko. Dokładnie. No i... Dobra, ja... Na czym ostatnio graliśmy? Tu graliśmy. Dobra, hasło sobie wpiszę jeszcze raz. No. Dobra, mam jakiegoś John Deere'a, już nie będę tutaj zmieniał chwilowo. Dobra, ja wbijam takie. I mówię, za jakieś 3-4 minutki pewnie przyjdę, tylko muszę potok lejący się za mnie zatamować. Oko spoko. Ale zaraz wyrżnę tutaj. Co wyżej? No przecież odpowiadałem tobie, że po prawej mam Oshi, po lewej dzisiaj mam Oshi. A, że spałeś do 14, już widzę. Nie, no słuchaj, do 14, o godzinie 14 to ja już prawie byłem z powrotem z Mazur wróciłem, chłopie. Jak ja bym tyle spał, to ja... No to imprezowo dziewczyny, normalnie. 18 to tak. Może ja oficjalnie nie będę wam opowiadał, co się działo na mojej 18, bo było strasznie dawno temu i to absolutnie nieprawda. I tej wersji będę się trzymał do samego końca. No tak, ale jak tu teraz ja mam przejechać? Dobra. Pole sąsiada, nie widzieliście tego. John Deere i John Deere. Oba tak utytłane, że o rany boskie. Ale to ona ma, ta siostra ma 18. A, no spoko, fajowo, naprawdę. Bo ja myślałem, że to twoja 18, tak na początku przeczytałem i mówię... Gdzie jest Mercedes? Mercedes stoi na tym, na gospo. Zostawiłem go dla Timby, słuchajcie. On nie słyszy w tej chwili. Na pewno nie słyszy. A Mercedes jest niezatankowany. Ha. Nie, ma jeszcze pędzika, jakby coś. Mówiłem, że nie słyszy. No, odstawimy sobie tutaj. Zawsze, co by nie krzyczał, że mu paliwo wypalam. Słuchajcie, jak ja te wszystkie pola pokoszę, to żniw będę miał naprawdę po kokardy. Bo na osieku wczoraj żniwa, przedwczoraj tutaj żniwa i dzisiaj tutaj żniwa. Trzeci dzień z kolei żniwa. A no i słuchajcie tak, jak ktoś mnie słucha, dzięki wielkie, słuchajcie, mamy 120 subików, także to mnie bardzo, bardzo cieszy. Tak, kanał się rozwija i jest motywacja do tego, żeby dalej działać i coś ciekawego, słuchajcie, tworzyć. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. I dalej będzie się to tak wszystko rozwijało, jak się rozwija. John Deere będzie wymagał po tych żniwach jakiejś, słuchajcie, naprawy i na pewno zatankowania. Naprawy jak naprawy, ale na pewno wyczyszczenia jakichś zabiegów kosmetycznych.
i na pewno trzeba go będzie zatankować, bo to jest kolejna maszyna, która ledwo ciągnie. Została nam ćwiartka w baku. Wola. Kiedy wola? Wola pewnie dopiero w przyszły weekend. Wydaje mi się, że nie dam rady wcześniej, także wola pewnie będzie jakoś... w piątek na pewno nie, już mówię. Dlatego, że po ostatnich ustaleniach wysokie Brodno będzie grane w piątki. To ze względów organizacyjnych w ten sposób możemy tylko sobie ułożyć, więc wysokie Brodno będzie grane w piątki, a wtedy ewentualnie sobota zostaje albo na Osiek, albo na Wolę. Sobota, ewentualnie niedziela. Dzisiaj wyjątkowo jeszcze wysokie Brodno jest w niedzielę. Ja w tygodniu również nie mogę, także w tygodniu, jak się uda, to będą wpadały jakieś tam filmiki. Może jakiś live'ik gdzieś tam w środku tygodnia, ale jeśli już, to w środku tygodnia prawdopodobnie, jeśli cokolwiek będzie, to będzie się pojawiać mapa Italia. Dlatego, że ta mapka mi się bardzo podoba. Ja wiem, że to jest inny klimat, tak? Przyzwyczajeni jesteśmy do polskich klimatów i tak dalej. Ale właśnie dlatego, że jest inna, to będę chciał ją ogrywać. Witam wszystkich. Witam. Jeszcze raz powiedz mi, przyjacielu, na lucernę na 233. Na lucernę na 233, dokładnie. Czekaj, Ania coś tu napisała, więc sorry, jakbym wczoraj nie byłam na live, no ale będzie impreza. Sorry, jakbym jutro że rodzice są biedni, więc może być śmiesznie. Niu, spróbuj przeczytać, co napisałaś. Ja mam wrażenie, że impreza jest ciekawa. Już teraz. Jakiś wolny traktor oprócz 60 to my mamy? Stoi Fendzik ten wypożyczony, możesz go jeszcze skorzystać. Tam dobra, już go widzę. No. Kamil Jakubowski, witam. No wiesz co, bo to zrobiłem... ale ty spostrzegawczy jesteś, rany, no. Zrobiłem kopiuj wklej z poprzednich ustawień i dlatego... dlatego zrobił... błąd jest powielony. Że nie zrobiłem go z ustawień wczorajszych, no to się powieli. Już zostało naprawione. Powiem ci, że śmiesznie on wygląda z tym rozsiewaczem. Ale co? Ten fend śmiesznie wygląda. No ten fend jest potężny. Ale jak ja będę kupował, to wtedy będę miał 800, czy 900 pokupował. Jeszcze raz, co mówisz? Jakbym kupował, to bym kupował tutaj nie 800, tylko 900. To jest zawsze 20 koni więcej. A, no. No pewnie tak. Albo od razu tego TMS-a, kurna, wiesz, 300 konnego.
Ten TMS-ik jest fajny, chociaż u mnie się już pojawia bardzo często i tak szukam trochę jakiejś ciekawej alternatywy. Ale to zobaczymy co. Na razie oczywiście jest i on króluje, tak naprawdę króluje. Bo chyba mam go na prawie wszystkich seriach, no nie ma go na Osieku. Natomiast na Osieku wydarzyło się trochę zmian. Zarobiliśmy na drzewie. W sumie to Marcinek zarobił najwięcej. Słuchaj, i sprzedaliśmy oba kombajny, które mieliśmy. Dlatego, że przybyło nam trochę pól, tak, po ostatnich żniwach, tam troszeczkę wzięliśmy w dzierżawę. No i jest sytuacja taka, że te dwa kombajny, które mieliśmy, no strasznie mozolnie szły te żniwa. I słuchaj, są kupione dwie Activie, także mamy dwa identyczne kombajny. To, że to jest Activia Delta, tam są headerki chyba 10 czy 10,5 metra. Więc już takie duże. Fajnie to wygląda, naprawdę. Jeden to poszedł, jak gdyby, jak sprzedaliśmy New Hollanda, to poszło to praktycznie 50-50. Cenowo, bo Activia jest troszkę tańsza. No a do drugiego żeśmy zarobili tam na drzewie. Oczko. Tajer. Wiesz co, myślałem o tym, tylko szukam, powiem szczerze, jeżeli ktoś by miał bardzo jakąś fajną modyfikację, to szukam takiego, który będzie miał ciekawy panel IC, czyli żeby... Ja na razie w tej modyfikacji jestem z niej bardzo zadowolony i szukam generalnie modyfikacji, które posiadają po prostu panel... Ale tutaj ja nie wiem, czy ona nam w ogóle nawóz tu przyjmuje. A to nie wiem, zobacz, bo ostatnio mówiłeś, że tu będzie można, dlatego ja tylko tak, wiesz, przypomniałem, ale... Myśmy tego nie sprawdzali, powiem szczerze. Aniu, Ewa się nie odzywała. Nie przyjmuje? No to jak nie przyjmuje, to nie przyjmuje. Bo to mieliśmy sprawdzić po ostatnim live'ie. Daro Cholewa, siemaneczko. Siemaneczko, witam Cię. No jeżeli... Nie wiem czemu. Jeżeli nam... Wysypie ten napis, on nie przyjmuje. Poczekaj, się prze... Co tu za jakiś... Azot jest źle, ale lucerna zachwaszczenie jest zero. No i co, jak rozrzucasz, to nic nie da? No ja już przyjechałem od tamtej strony, cały przejazd, tak? Aha. Niby go ubywa. A jak... A poczekaj, daj mi wejść na chwilkę. Już się sprawdziłem i tak, i tak. I... To cały czas jest... A, że jest źle. Faktycznie go ubywa, ale ubywa go naprawdę malutko. Może w tej fazie jeszcze go nie przyjmie. Ale kurde, no to jest, co prawda, no na lucernę to nie jest może jeszcze jakaś super faza wzrostu. Zobaczymy. W tej fazie zobaczymy. Mamy wzrost 33%, tak? No. No zobaczmy. No dobra, rób te koszenie. Ja cię podepnę pod bronę i pobronuję, znaczy potależuję to, co mogę potależować. Tam, wiesz co, przed jedne brony to stoją, widziałem... Po
bo sam je tam zostawiłem. No właśnie. No tam stoją. Jak mówię, że patrzę cukier? Wiesz co, no dwa kombajny już zebrałem. Ale idzie w zielone, czy? Idzie w zielone. O, fajnie. Idzie w zielone. Tam są jakieś miejsca, gdzie przebija czasami żółty, ale tak to idzie w zielone. No to elegancko. Także wydaje mi się, że tutaj jest super. Nie no, sypie rewelacyjnie, powiem szczerze. Jutro niestety po dłuższej przerwie wracam do pracy i tak mi się jakoś strasznie nie chce. Że szok. A wracając jeszcze do tej, do mapki Osiek, to straciliśmy Fiata. Czemu? Wpadł pod mapę. To znaczy udało się go sprzedać fizycznie, wiesz, z poziomu garażu. Aha. Nie wiem, któryś obciążnik, bo był z obciążnikiem. Był z obciążnikiem, widłami i turem. To coś mi udało się wykukać, który to mógłby być. I zwyczajnie go sprzedałem też z poziomu garażu, ale coś nam jeszcze zostało z tego. Nie byłem w stanie, wiesz co, podpiąłem się pod widły i wpadłem pod mapę. No kurde, jeszcze. No, także jakoś tak wyszło dziwnie. No i dlatego, ponieważ pozostaję w klimacie włoskim, dlatego pojawiło się Lamborghini, tak? Mhm. A to jest Lamborghini, które również, znaczy ja mam pod inną nazwą, mam na mapce Italia. Ten traktorek, on jest fajny, ma 190 koni, więc wcale nie jest taki słabiutki. Co ja tutaj leziówkę zostawiłem? Ja gdzieś przy tym polu zostawiłem. Zostawiłeś, jak się wyjeżdża tutaj z gospodarstwa, nie przy silosie z wapnem, tylko tutaj. Dobra, przy domu. Przy domu wyjeżdżę. No. Header mamy idealny właśnie do rzepaczku. Dobra, ja sobie zrobię tak, że ja się tu rozładuję. Co tam, Daro, u ciebie słychać, powiedz? Mam wrażenie, że wczoraj, słuchajcie, ktoś psy pobalowali, bo dzisiaj każdy jakiś taki cichy jest. Nic nie mówi. No, bo tak powiem, pateczkę się nie zasypieli. No, to nie to, że wiesz, takie jest straszne. Że tak powiem, zasmacenie i wprowadzenie chyba z tego trybu życia, to po prostu sobie w sposób będę pogadał. Mhm. Biorę się pod mafinem, pod mafinem z szkoły, to było gdzieś koło pierwszej nocy, coś takiego. To mówię, nie, no nawet nie ma sensu przecież. Ja mówię, wczoraj żeś nawet na chwilę się, mówię, nie pojawił, to znaczy, nie, się, że żeś... Tylko tyle, to wiesz,
włączyłem filmik, włączyłem live'a, wrzuciłem łapkę i włączyłem. No, no wiesz, przy stole to nie wypada, tak? Nie, no pewnie, że nie. Pewnie, że nie. No, coś ty. Wiesz. No właśnie, znowu cię jakoś słabo słychać jest. Znowu słabo? No niemożliwe. To nic nie robię. Teraz lepiej? Teraz troszkę lepiej jest, no. A teraz? No, teraz to byłoby rewelacyjnie. No, no dobrze. No, bo jakoś tak od ostatniego live'ika to coś cię zawsze było cię dobrze słychać. Ja cię już na Discordzie pogłosiłem do 140%. Aha, może ja po prostu muszę powiedzieć Kacperowi, żeby Kacper pogłosił, bo teraz mój głos też idzie przez tego. Z OBS-a? Z OBS-a. Ale ustawił sobie w końcu tego OBS-a, czy? Słucham, ogarnął jakąś. Tak? No mieliśmy tam porozmawiać, ale jakoś... Czy ja mogę przyspoilerować, tak? Całkowicie nie. Mówiąco, bo Kacper na tym filmikiem Czerwona Panda ma swój kanał na YouTubie. No. Jakby były chętne osoby, to zaprosiłbym do odwiedzenia kanału i dostawienia mu subskrypcji. Młody będzie bardzo wdzięczny. Ale to spoczko, ogarniemy. No, bardzo możliwe, że też będzie robić tu kanał na Discordzie, tak jest. No to spoko, ogarniemy, na pewno wpadniemy. Ale on na YouTubie ma, tak? Tak, na YouTubie Czerwona Panda, on tam ogrywa sobie Battlefronta, ogrywa sobie World of Tanks i ogrywa sobie... World of Tanks ogrywa w wersji Blitz. Nie to nie tą dużą wersję, tylko tą mniejszą, szybszą. I to mówię, tak, Battlefronta dwójkę, jak ktoś lubi klimaty Gwiezdnych Wojen, to jak najbardziej CS i... I co on tam jeszcze grywa? Fortnite'a ogrywa. No spoczko, tak, to... Dzisiaj nawet coś jakiś fajny wynik mi się udało w Fortnite'cie zrobić, bo był strasznie podekscytowany. Dzisiaj chyba tego filmu nie nagrał akurat. To zawsze tak, wiesz, wychodzi, że w momencie, kiedy coś nam dobrze idzie, to się okazuje, że... Można go, wiesz, ten film wziąć z gry, tą powtórkę, nie? I po prostu ją, że tak powiem... Wrzucić, nie? No, ale jakby ktoś był zainteresowany, to serdecznie zapraszam w imieniu Kacpra. Poczko, słuchajcie, jakby coś to słyszeliście, YouTube Czerwona Panda i tam możecie wejść, łapeczki zostawić subika, jeżeli wam się spodoba to, co młody tam tworzy. Ja zawsze też na pewno też po live'iku wejdę. On też jest otwarty na wspólną grę, w razie czego w te gry, tak więc. No spoczko. Puelwik 12, siemaneczko. Odwiniemy się. Że będziemy musieli w jakieś większe talerzówki czy kultywatory zainwestować. No, 3 metrówkami to będziemy... Wiesz co, trzeba będzie. Może słuchaj, to jest czas, żeby rozejrzeć się i może coś sprzedać. Nie wiem, jakie tam ceny są w skupach na to, co żeśmy zebrali, ale czas najwyższy tutaj trochę poczynić jakiś... Wiesz, no, zakupy możemy zrobić na wiosnę, tak? No, jeszcze mamy tylko w sumie dwa te duże pola, tak? Te małe to spokojnie ogarniemy tymi małymi talerzówkami. To najwyżej będzie trzeba wypożyczyć, no. Fajny jest na Mobhubie kultywator Kvernelanda 9-metrowy, podwieszany. Na 180 koni chodzi. No spoczko. Aniu, powiem tobie, że ja też bym taką z ogniska kiełbasę to wciągnął normalnie. A już mam zaliczone. Tymi już nawet... Mam zaliczoną. Słuchajcie, opowiem wam pewną historię. Siedzę sobie w domu, któregoś pięknego dnia, to był bodajże zeszły weekend, i kolega Timba wysyła mi SMS-a, słuchajcie, albo raczej MMS-a, ze zdjęciem, jak taka kiełbaska robi się na grillu.
Noż myślałem, że jakbym mógł... Kurczaki robiły. Dobra, kurczaki, kiełbaska, wszystko jedno, słuchajcie, grill, tak? No myślałem, że jakbym mógł, to bym wskoczył w samochód i pojechał i go tam do gardła mu się rzucił. Bez mała. Także tak to wyglądało. Wiecie, człowiek spragniony takich klimatów po okresie zimowym, jeszcze tym okresie pandemicznym, więc już w ogóle jakoś tak... A ten mi wrzuca po prostu takie zdjęcie. No normalnie aż żem się zagotował. Ale nie, to oczywiście żarcik. Słuchajcie, fajnie, że już przychodzi do nas ten cieplejszy okres letni i będzie można tego typu spotkania być może organizować. Także będzie luzik. X-Karol 9. Siemaneczko, dzięki za gratulacje. Dzięki. No właśnie, Aniu, no, kolega jest taki, wiesz, zamiast tu przyjechać do mnie, tak, z gorącym kurczaczkiem, takim zrobionym właśnie na grillu i w ogóle... O, tyle... Słuchaj, Uber daje radę, to i ty byś mógł. No, ale powiem wam, że fajny klimacik, ja dzisiaj już byłem też na działce u siebie na Mazurach, to powiem szczerze, że... No już chce mi się. Dzisiaj jeszcze jak zajechałem, to padał deszcz, ale chwilę po tym, jak żeśmy zajechali, pogoda się zrobiła bardzo fajna, krótki rękawek, wiecie, jeziorko, te klimaty, po prostu baja sprawa. Kamil Jakubowski, 9 metrów podwieszanego, to przesada trochę. Ale to jest pytanie, czy to jest oryginał, ten... ten podwieszany Timba, czy to jest jakiś Lizard? Nie. Jak ktoś chciał zobaczyć ten kultywator w akcji, to ja wyglądał się kurde. Ale jest bardzo fajny. Chyba wiem. Wygląda to na dość lekką konstrukcję. Tak, to wiem, który. Wiem, który. Dzisiaj Jazu wrzucił fajny filmik. Nową mapkę ogarnia. Znaczy, nową, starą mapkę. Tak, remake'uje coś, widziałem. No. Że tam... Może być fajne. Tylko to jest mapka na małe sprzęty. Małe, średnie. No. Nie jest... zresztą, tak jak mówił, też tworzy małe pola, bo tam było trochę miejsca na tej mapce oryginalnej, w związku z czym tworzy małe pola, ale może być bardzo ciekawa taka mapeczka z cyklu Powrót do Przeszłości, nie? O, kurna, zajdzie się. Ja nie wiem, czy nie lepiej... Nie chcę nic wypożyczać, bo mamy mało kasy, a po prostu musimy to opitolić tym, co mamy. Posłuchaj, a... Bo. Czekaj, ja sobie tutaj luknę jeszcze kultywatory. No, dopiero wczesną jesień tam, więc... Bo mamy tak na dobrą sprawę jeszcze te brony, które mają 5 metrów, bo my mamy te kultywatory, które mają ile w tej chwili? Mamy tylko talerzówki. Mamy talerzówki w ogóle. No wiesz, brony to po orce, kurna, nie po kombajnie, no jak? No... No, efekt jest... A te potingery mamy 3-metrowe, no. A my mamy... Które my mamy? Jest ten... Te kuny... Bo się zastanawiam, czy wiesz co, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wziąć do tych siwników, które mamy, no co prawda brony mechaniczne, ale wtedy nie trzeba byłoby kultywatorować tych pól. To są te 4-metrowe kuna, one kosztują 18 klocków. W sumie...
4 metry nas za bardzo nie urządzają. Ale robisz wtedy jedną robotę, wiesz. A no bo to tak, czy jak do to chodzi, to tak. Wtedy coś takiego. Dawid Kęsek, siemaneczko. Siemaneczko, słuchajcie, trochę mi się jeszcze zajdzie, kurde, jeszcze parę przejazdów mam tutaj po tym polu. Mają bronę? Mi się wydawało, że nie mają bronę, ale może źle spojrzałem. Możesz mieć rację, zaraz zobaczymy. Czekaj, nie chcę ich sprzedawać, chcę tylko zobaczyć silnik. Dziwniku na... Mamy te. No tak, faktycznie, one mają już. Masz rację. Ja nie spojrzałem tak, na szybkiego spojrzałem i... ale czy one mają? Wygląda jakby miały, ale one wymagają... Widzisz, nie ma informacji, że... tak jak przy tym, że bez konieczności wcześniejszego spłuchniania gleby. One tego nie mają. Do tego potrzebny jest DC-401. Tak. O, dobra. Wróć. No nie wiem, trzeba byłoby zobaczyć. No wygląda jakby miały. Wiesz, wygląda jakby miały faktycznie, Kamilu. Bo no jest coś w tym, że pewnie to jest. A, tu jest. No pewnie, że tak. Wiesz co, jak będę miał okazję, jak ten to wezmę i zobaczę, wjadę w pole i zobaczymy, czy potrzebujemy. Bo może niepotrzebnie... Może niepotrzebnie jest sytuacja taka, że jeździsz bronami, tak? Znaczy, a talerzówką jeżdżę, nie bronami. Czy talerzówką, nie bronami. O bronach żeśmy rozmawiali. A w ogóle, no, słuchaj, jak wygląda sytuacja z... No dobra. A w ogóle jak wygląda sytuacja z jakimś wapnowaniem i tak dalej na tych polach? Patrzyłeś, czy nie? Wapno chciał Sylwek robić, jak był u nas i... Nie przyjmowało wapna. A czyli mamy wystarczająco. Najwyżej wapno będzie trzeba posiewać już w pierwszej fazie wzrostu. Granulowane. No jak skończę tutaj ten rzepaczek, bo jeszcze został nam owiec do pokoszenia. No. On już też jest, jest gotowy. To najwyżej, to słuchajcie... zrobić ten rzepak i ten owiec. Bez przewijania dnia po prostu musimy to skosić. Póki mamy jakąś pogodę na to. Pogodę mamy z... O, niby jutro też by była w sensie w grze pogoda. Mhm. Ale patrzę, co jak tam nasze zwierzaki, to jest luz. Wszystko wykarmione. Tak, wiesz co, u świnek to ja byłem pod koniec poprzedniego live'ika. Także tam one były zaraz wykarmione. Będzie nam przybywało tych świnek. No, będzie. Dobrze jest.
trochę wkurzyłem się. Ja se talerzuję. Trochę wkurzyłem się, słuchajcie, na te kostki. Bo problem polega na tym, że to nie jest wina obory. Ile już mamy na przyczepach? Wiesz co, tam mamy wyrzucone, tu mam 24 tysiące litrów. I na jeden kombajn, nie wiem ile on ma, 8,5 tysiąca litrów. Albo 8. 8 tysięcy ma. To 8 tysięcy jest jeszcze w tych przyczepach, które tam stoją przy drodze. Czyli 32 tysiące litrów. Ciekawe, czy jeden zestaw chociaż zapełnimy. No to rzepak, to wiadomo, nie? To trochę mniej sypie. No i teraz mam kolejny kombajn, także kolejne 8 tysięcy wpadnie, to będziemy mieli 40 tysięcy. No to nieźle, nieźle. Na tą chwilę, nie? Ja ci po to przeprowadziłem tu dwa zestawy. Jeden było przerzucić na drugą stronę i jeździć. Tak, i się zrzucać. Przejedziesz, dojedziesz do przyczep, wyrzucać się. Chyba, że nie dojeżdżasz do przyczep. Wiesz od końca co? Do końca. No tak, powiem ci, że nie robię pełnego kółka. Ale jeden przejazd z góry na dół robisz, tak? Ze skraju na skraj, w sensie. No tak, ale ze skraju na skraj tak. No spoko. Dobra, spoko. Chcecie kostki? A propos kostek, słuchajcie, nie wiem co się wydarzyło. Pamiętacie, na jednym z lajwików wytrząsałem z przyczepy te kostki. Nie mów, że poginęły. Nie ma nawet sztuki. Kuźwa. Nie ma nawet sztuki tej słomy. Nie wiem co się stało. Ale nie ma nawet jednej sztuki. I teraz nie wiem, czy dlatego, że wrzuciłem je, a one mają jakiś konflikt z tą oborą i dlatego zniknęły. Czy nie wiem, co się wydarzyło. Ale zrobimy tak, że nie udało mi się ściągnąć, bo mówię, nie było mnie dzisiaj w domu. Tu od Ani dostałem namiary na przyczepy samozbierające, które układają to. I wtedy, jak taką przyczepkę sobie tutaj zaciągniemy, ja w tym tygodniu będę sobie te modyfikacje przeglądał, to jak zaciągniemy te przyczepy, to spróbujemy jeszcze zrobić jedno podejście do tych kostek. Jeżeli okaże się, że to podejście do tych kostek zrobimy, co my tam mamy? Owies mamy. To jeszcze z tym owsem, jak będę tam zbierał słomę, to zrobię jeszcze jedno podejście. I albo jest to wina tego, że te małe kostki po prostu zwyczajnie giną, albo jest to wina tego, że jest konflikt między tą oborą, czy tym chlewikiem, tak? Nie oborą, żeby nie było, poprawiam się. A tymi kostkami, bo tak też może być. Wiktor Pacyna, siemaneczko. W realu z takimi przyczepami sześciocylindrowym nie ujechałbyś w polu. Mówisz o tym zestawie, który jest podpięty, no ale jeden mamy luźny, więc wiesz, no. Poza tym mamy suchy dzień, więc nie kopiemy się tutaj. No niestety, to jest tylko farming. Tu nawet jak damy moc na realną wagę, to mi tak z tymi przyczepami pojedzie. No tak. No musielibyśmy, wiesz, dać na realną wagę, dać tutaj, nie wiem... O, zobacz. Jaki ja kawałek przejechałem? I pół okrążenia zrobiłem. Nawet nie pół. No ale fakt jest faktem, że biorąc pod uwagę to, że
tej chwili mamy już 29 tysięcy litrów, albo ja się nie wyładowałem chyba do końca, bo było 24, a jest 29, no dlatego. Ciekawe ile to jest ton, jakie jest przeliczenie, tak, biorąc pod uwagę, że to jest rzepak. Tu mamy wszystko podane w litrach, nie w tonach, tak? Ciekawe, jaka jest realna waga tego. Tak, litr rzepaku, ile to jest kilogramów, kurwa? No to wiesz, trzeba byłoby sprawdzić, tak? Na pewno taką informację można gdzieś tam zdobyć. No na pewno. Zobacz, Kamilo, no on też nie idzie jakoś nie wiadomo jak, tak? Dajemy 18-20 na godzinę. Ale on na paliwie lotniczym jedzie, kurka, wodna. Dokładnie. Naprawdę, nie wnikajcie skąd miałem. Wiktor Pacyna, oczywiście, że kosze. Nie, to chcąc, słuchajcie, chcąc robić rozgrywkę, oczywiście staramy, można postarać się, żeby było w miarę realnie. Ale gdybyśmy chcieli tak podejść do tematu całkowicie realnie, no to trzeba byłoby wszystkie modyfikacje zainstalować. Czyli wszystkie mody, które są tutaj na sprzęt, musiał posiadać panele IC z otwieranymi drzwiami. Ręczne podłączanie maszyn. Realna waga. I już będzie problem. No, realna waga. Nie wiem, co jeszcze można byłoby tutaj dorzucić. No. Samo ręczne podczepianie jest modem, który dość mocno koliduje z innymi modami niektórymi. No, niektóre maszyny, co prawda fakt jest faktem, że zobacz. Fakt, że w tej chwili na przykład kosiarkę możesz odpiąć sobie, tak, nie rozkładając, ale czy w życiu realnym kosiarki przechowujesz w stanie złożonym czy rozłożonym? Rozłożonym. Nie stoją ci takie dwa kikuty, tylko po prostu leżą, bo inaczej to by się wywaliły przy pierwszym, lepszym wietrze, nie? No, zgadza się. Słyszę, że pak na pewno jest lekki, czyli litr waży... Na pewno jest lekki. Litr nie waży choćby pół kilograma, a Daro twierdzi, że znaczy jeżeli to jest gdzieś tam jakaś informacja sprawdzona, a pewnie jest, to litr rzepaku nie waży nawet pół kilo. No to przyjmijmy, że jeżeli masz 30 tysięcy litrów, no to masz 15 ton. 15 jest to jakaś waga. Do tego waga przyczep. Mhm. Do tego waga samego ciągnika. Jest to jednak masa, tak? Może no pewnie, wierzę, to rzeczywiście ten John Deere 180 koni mógł mieć trochę problem, żeby po tym polu pójść. Dokładnie. No oczywiście, słuchajcie, możemy przyjąć, że następnym razem rozepniemy to wszystko i będziemy jeździli bardziej realnie. Fakt faktem, że ja na swoich jakichś tam mapkach, które ogrywam, rzadko kiedy spinam w takie wagony, tak? To tutaj mamy spięte wagony. Wiecie, jak się rozładuje, bo Timba mówił, że miałem się rozładowywać na końcu. Więc się będę rozładowywał. No, bo jeden tu, drugi trzeba, mogłem ci od razu tak postawić. Nie, no spoczkam. Do końca i się wyrzucam. Ale jest urozmaicenie trochę. Nie jeżdżę tylko kombajnem, ale czasami przesiadam się do innego. Spoczko, że info przybliżone, bo zależy od wilgotności ziarna. No załóżmy, że mamy wilgotne, więc litr waży pół kilograma.
I chcąc dalej iść w tematykę, to trzeba byłoby tutaj, wiesz, jeździć na kierownicy. No. Żeby bardziej realnie sterować tymi sprzętami. Chociaż i tak, jak ja gram na padzie, to jest to trochę lepiej niż na klawiaturze. Na klawiaturze, ja gram na klawiaturze, tak. Jest po prostu płynniej. Zakupić G29 to jest wydatek, tak? Trzeba położyć 1100-1200 zł. No 1100, no. Może poniżej nawet. Ja się zastanawiałem nad tym sajtekiem, tylko ja nie mam miejsca. Znaczy zastanawiałem się, jak to działa, o, w ten sposób. No tu masz panel sajtek, to przypisujesz pod te wszystkie przyciski, co masz na panelu, funkcjonalność, tak? Tą z klawiatury, tam wiszologię po prostu. Do tego jest joystick tam, który możesz sterować sobie turem. W tym joysticku chyba są dwa programowalne przyciski, o ile tam dobrze zapamiętałem, jak to wygląda. No i wiesz, no wtedy masz tak, że tak powiem, to nie ma wpływu na samą grę, już na widok gry. To ma tylko wpływ na to, jak ty sobie grasz, na twoją wygodę i ergonomię stanowiska, tak? Mhm. Wiem, że ci ludzie, którzy grają z panelem Sajteka, no chwalą to sobie, że jest to fajna zabawa, no tylko ciężko byś miał to ogarnąć razem z padem, tak? Bo z kierownicy to jedną rękę zajmujesz, masz jedną rękę prowadzić, trzymasz kierownicę, drugą masz na panelu, tak? A tutaj... I to obsługujesz, a jak masz grać na padzie, no to troszkę jest bez sensu, żebyś miał też panel Sajteka, bo no ciężko by ci to było ogarnąć, no. A dokładnie. Dokładnie tak, jak mówisz. Tym bardziej, że na padzie możesz sobie też te tam jest programowalnych kilka przycisków i też to można sobie jakoś tam pewnie zestroić. Tak, ja mam to, wiesz, zestrojone wszystko, chociaż też muszę to poprawić, bo kilka funkcji jest źle ustawionych i muszę sobie to pozmieniać, bo nie mam panelu IC ustawionego kompletnie i panel IC muszę robić z poziomu myszki, nie? A ostatnio się tym jaram strasznie, więc jest jak jest. A to nie mamy chyba panel IC, czy mamy? Jest wszędzie, na wszystkich mapkach mamy panel IC. No właśnie. Tylko jego trzeba dobrze sobie tam poustawiać, bo jak się poustawia dobrze, to on... Nie no, ja mam na włącz-wyłącz na jednym tym klawiszu i otwieranie zamykanie na dwóch, tak? Właściwie jest całe ustawianie. Tylko że jeszcze do tego trzeba sprzęty, które obsługują panel IC. No to tak, dokładnie. Chodź jeszcze za dwa przejazdy i będziemy mieli pole skończone. Trzeba się go jak najgłębiej wziąć. Którą ręką w końcu łykać mamka? Darę, którą chcesz, słuchaj. Dowolnie. A ty grasz na panelu Sajteka? O, ja? Nie, pytam Daro. Daro chyba też, z tego co pamiętam, wczoraj się tam trochę żeśmy pogadali tutaj. Chyba z tego, co dobrze kojarzę, chociaż nie jestem w 100% pewny, to też tam ogrywa sobie. No może każdy by chciał, żeby była... O, masz ci los. Kto ci kazał kół wcisnąć? Nie wiem, ale... Każdy by chciał sobie ograć jak najbardziej, żeby to realnie było, ale... Sam farming ogranicza tą realność, tak? Więc... No można się starać, naprawdę można robić wszystko, a to i tak do końca nie będzie wychodziło. Na klawiaturze i myszce.
No bo teraz tak, jeszcze jakbyśmy chcieli realnie podejść do tematu, to widok tylko z kabiny, tak? Zgadza się. Tak jak ja to robię w tej chwili, słuchajcie. Właśnie działa panel IC w tym... Nie, Johnem czy działał? Johnem działa. On ma chyba tylko drzwi otwierane i... Tylną szybkę. No i tylną szybę. To tu już nic nie ma. A i opuszczaną ma osłonę przeciwsłoneczną. No, szyberdasz tu. Ale drzwi tak, jak najbardziej. I tylna szybę. No właśnie. A ten, to Lamborghini, które... On jest włączony? Nie, wyłączony jest. To Lamborghini, które ściągnąłem i które w tej chwili mam na osieku, to jeszcze ma bardzo fajną funkcję, że wsiadasz, wysiadasz, to się drzwi otwierają, wiesz. Aha. Otwierają, zamykają, także tak dość fajnie. No i jest taki naprawdę rozbudowany ten panel, więc no mi się zaje fajnie podoba. Poza tym bardzo duża konfiguracja, jeśli chodzi o ustawienia kół, tak, i tak dalej. Także naprawdę bardzo fajny sprzęcik. Ja go wcześniej nie korzystałem z niego, a podebrałem to od tego Włocha, który stworzył. Ja nie wiem, czy to on generalnie stworzył tą mapkę Italia, czy to ta jego firma to stworzyła. W każdym razie, bądź co bądź, na jego stronie były te modyfikacje, które były rekomendowane do tej mapy, nie? No i tam pierwszy raz skorzystałem z tego, no strasznie mi się spodobało i mówię, skoro Fiacik wyleciał, to może czas był już na niego, na osieku. Bo już się stał za mały, za... Co prawda jedyny minus to ten też nie jeździ szybko, bo tam 40 na godzinę. No, bez przesady, no. Ale to jest w końcu... To są tylko traktory, tak, a nie wyścigówki. Tak, a nie wyścigówki, dokładnie. Tak, więc wiesz, nie ma co narzekać. I tak jeździć 40 to już źle nie jest, tak? A jak mamy stop delivery, dostawę pod drzwi, to tu tylko ja nie wiem, muszę ją ja u siebie zmienić, bo koliduje mi z season modem. No właśnie, nie wiadomo czy to... Znaczy problem polega na klawiszologii, tak, że używając tej samej... Dostałeś synu zareklamowany. No. Ania poszła do spania, nie, Ania podejrzewam, że baluje, słuchajcie, także pewnie już do nas nie wróci, ale spoko, słuchajcie, jest Kamil w razie czego, przynajmniej był jeszcze chwilę temu, więc jakby coś, to on trzyma tutaj władzę nad czatami. No a jak nie, to i tak nie mamy jakiegoś dużego ruchu dzisiaj, bo to już niedziela, każdy się tam szykuje, słuchajcie, do sporą konkurencję mamy. No, z tego co wiem, to Tanas coś tam działał dzisiaj, nie wiem, czy działa nadal, czy nie. Tanas jest, Venturio jest teraz, tak, jest no. Lub w interesie. Spoko, słuchajcie. Znaczy ogólnie mogą się od nas uczyć, ale... Tak, jak najbardziej. Ale luzik, słuchajcie, nie? Żarciki oczywiście. Tak jest. No nie wiem, czy czasem Brączek nie jedzie, ale... Możliwe. A, już mam powiadomienia wyłączone, tak więc nie chcę czy nawet zrobić. Siemaneczko Piotr C. Jak poszła kiszonka? Kiszonka poszła rewelacyjnie, słuchaj. Mamy ponad tam prawie 450 tysięcy litrów. Ledwo się w silosie zmieściło. Ledwo zmieściła się w silosie, także na luzaczku, ale daliśmy radę ją tam upchnąć.
Słuchajcie, Timba skakał. Gdyby nie on, to pewnie nie dałoby rady, bo nawet John Deere nie dawał rady. No, dokładnie. A że ja jestem, kurde, honorowym członkiem, kurde, klubu posiadaczy Kauduna, tak więc... Więc jakoś się dało. Jakoś się ubiło. Jedź, wysypuj to do silosa, niech ja, kurna, zobaczę. Spoczko. Ania, jestem, zasnęłam, haha. I chyba lecę spać, więc dobranoc, sorki, że tak krótko, ale spać mi się chce. No spoko, Aniu, leć, odpoczywaj. My to wszystko rozumiemy. Także na luzaczku. Bardziej mi się te 100 tysięcy przeżyta w tym, kurna, silosie podoba. W naszym. Albo możeśmy już część tego przężyta sprzedali, nie? No, dzięki temu kupiliśmy dwie przyczepy i coś tam jeszcze. No. Przyczep to jak na żadnej mapie. Na osieku to ostatnio powiedziałem, że ten. Nie, bo tutaj na osieku wywalamy te przyczepy, które były wzięte. Wkurza mnie to, że one nie mają tego siłownika. Jednej się już pozbyliśmy, bo wysypywanie z niej trwa po prostu w nieskończoność. Jak zrobią, zmodyfikują, to możemy do tematu jakoś tam wracać, a na razie dajemy metaltechy tam na osiek. Jedną na razie kupiliśmy używaną, żeby też za bardzo tam z kasy się nie wyprztykać. No tak. Bo mówię, zakupy takie konkretne, no dwa nowe kombajny, znaczy nowe, no używane. Jeden udało nam się, że tak powiem, odrestaurować, a drugi mamy jeszcze tylko naprawiony mechanicznie, a wizualnie jest jeszcze trzeba go pomalować. Tak? Tak, ale dość dużo kosztuje, także musimy na to poczekać. Także, Aniu, chyba deszcz zaczął padać u mnie. To gdzie padać deszcz zaczął? Za oknem chyba u ciebie. No za oknem, no a gdzie może padać? No, słyszę jakiś parapet bębni. Aha. Okej, rączki trzymaj na kołderce. Zaczyna się robić ciekawie na czatach, słuchajcie. Zaczyna się robić ciekawie. Dobrze, że to już chyba po 22 nie. Tak, jest 9 potek, że także tutaj już na luzaczku możecie dawać. Znaczy, no bez przesady. Bez przesady. Tak, dokładnie. Regulamin obowiązuje w dalszym ciągu. Ja latam z tą talerzówką, ja nawet pół pola nie mam. Słuchaj, skończę tutaj, to... Trzeba się za owiec brać. No ten owiec to... Owiec to będzie dość... Owiec to szybciutko, kurwa. Raz, dwa, trzy. Owiec to w jedną przyczepę. Albo nawet w jeden kombajn. Zobaczymy, jak będzie sypał. Tu już ostatni kawałeczek zostaje do zrobienia. Ewa jakoś tam słabiutko się czuje, z tego co z Cyberem rozmawiałem. Aha, no właśnie, bo to się Ewa chyba już kawałek czasu nie pojawiała, nie? No nie, tam coś do Cybera napisała, że... Halo, no ja też poproszę. Jestem. O co, czym często ją? Ja też chcę. Serniczek na zimno. A nie, to nie, tam śledzia to bym zjadł z cebulą. Śledzia z cebulą? Proszę cię. Śledzia z cebulą w oleju i setę do tego? Kurde, a nie, tam serniczek na zimno. Serniczek na zimno, żaden śledź w oleju jeszcze z cebulą i w ogóle, ble. Nie wiesz co dobre. Paskudne. Nie, naprawdę, nie jestem zwolennikiem śledzi, a jeszcze w oleju, nie, ja w ogóle... Ja to uwielbiam.
O! Wiem, że się zaczyna ciekawie na czatach. No, muszę sobie za jakiś większy... będę musiał Dominiki na rozgrywkę tego, jej laptopika wypożyczać. Ona ma tam 15 cali laptopika, to akurat gdzieś go tutaj na biurku ustawię. Prawie, żem wyrżnął. No, lepiej jest, nie? Lepiej, bez porównania. Z telefonu to Guciu widać, że tak powiem. Daro, w twoim głosie odczytuję, że to jest jakaś propozycja? No. Czemu? Żona robi najlepszy sernik na świecie. A że jestem łakomy na słodycze, to teraz mam łakomy. Lubię. W dużych ilościach. Hamulec w traktorze. No. Dobra, ja za chwileczkę jestem, że 12 minut i 4. Spoczko. Spokos. Daro, bo wiesz, jest noc, ciemno. Mogą cię jakieś duchy, zmory. A nie, musisz uważać na siebie. Ale... Dobrze kombinujesz. Pojedziemy tutaj dookoła. Ania się trochę boi, ale jednak daje radę. No. No wiesz, Ania, jakby coś to Daro, widzę, że tutaj chętnie jest, nie wiem, za rączkę potrzymać czy coś tam, wiesz. Na kołderce oczywiście, żeby nie było, że ja tu cokolwiek insynuuję. Siemaneczko Marcinek, a no widzisz, działamy sobie na wysokim brodnie. Jeszcze myślę, że tak za 45 minut, do godziny maksymalnie. Bo jutro trzeba iść do pracy. A ty jak tam, te sikarze się ogarnął? Znaczy, jesteś odważna, to jednak zaleta. Ale jak coś, to chętnie popilnuję. Stanę na straży. Nie daje chłopak za wygraną. Siemaneczko Luki, Ania na Daropod. Ja już nie będę wnikał, nie będę kołdrą w tym... między nimi, absolutnie. No widzę, że temat ciekawy się zrobił, to od razu tutaj większa publika jest.
Słuchajcie, to tak jak u tego, u Karola, jak żona przejęła stery nad farmingiem, to też tam łapeczek wpadło dwa razy więcej. No proszę, proszę. Jeszcze nam się tutaj jakaś znajomość bardziej zażyła. Zawiąże. Tylko nie rób tego oczywiście, Daro, na live'ie. Nie podawaj tutaj numerów. Bo wiesz, ja mam czasami głupie pomysły, mógłbym do ciebie w nocy zadzwonić. Znaczy nie, żebym się bał, absolutnie, nie? Żadnych takich. I mnie za rękę na pewno nie musisz trzymać. Nie, 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 nie. Ale takiego psikusa. Marcinek, spoko. Jak masz ochotę, to możesz do nas tutaj dołączyć dzisiaj. Tylko nie ma wycinki drzew. Myślę, że TSM nie ma szans. Nie, żebym... No fajnie, fajnie się dzieje, słuchajcie, fajnie. Daro, twój telefon nie ma klawiatury. Myślę, że klawiatura jest najmniejszym problemem w tym całym interesie. TSM, nie robimy tego. Nie robimy tego. Dzięki, Aniu. No to jestem z powrotem. Dobra, spoko. No, widzę, że już obie chrąbiesz. No już go raczej kończę, że tak powiem. No bo takie mniejsze te pole. Tylko Marcinek, słuchaj, to następnym razem umawiamy się, że jak będzie, to najwyżej będziesz mógł tutaj do nas wpaść. O, Marcin się pojawił? Coś, Marcin. Ja muszę zrobić to tak, żeby ściąć tutaj. Poczytaj sobie czaty, tu naprawdę jest gorąco, na czatach jest po prostu... Ja nie wiem, czy za chwilę, słuchajcie, balkonu nie otworzę, bo tu naprawdę się zrobiło tak, że... Wiesz co, tutaj na mnie to kurna idzie burza ze wschodu. To nie ode mnie. No tak, gdzie z południowego wschodu, to tak nie od ciebie. Od ciebie to by z północy lazło. Mhm. Tam u ciebie nic nie tego? Wiesz co, jak się tak u mnie... Błyskło ci powiem, to tak konkretnie. Poczekaj, bo ja siedzę przy balkonie, ale zaraz wam powiem, poczekajcie. Nie, nie pada. Zbierzesz z kombajn tego psa? Wiesz co, no 98% mam, a tu jeszcze kawałeczek mi zostało. Słuchajcie, trochę schłodziłem atmosferę. U mnie nie pada.
Daro, Daro, słuchaj, rezerwuj jakiś bilecik szybciutko, teścik na COVID-a i dajesz. Chyba, że byłeś już szczepiony. Posłuchaj, Marcinek, tego się nie da streścić. To trzeba przeczytać. Generalnie padły bardziej lub mniej moralne propozycje. Mogą być Aniu i skrzydła anioła. Myślę, że on w tej chwili to właśnie takie skrzydła ma. To wiesz, do Warszawy przy... No, po prostu zobacz się. Daro będzie leciał na skrzydłach anioła, a Ania go odbierze z lotniska w Warszawie. Faja sprawa, słuchajcie. Już mi się podoba. Wczoraj było ciekawie na czacie, ale... No, generalnie Marcinek, Ania zaprosiła Dawida na imprezę, a on będzie ją trzymał za rękę na kołderce. Daro będzie trzymał Anię, bo żebym tu nic nie przekręcił, za rękę, oczywiście na kołderce. Bez żadnych podtekstów, absolutnie. Bo ona się boi. Znaczy, ona się generalnie nie boi, ale gdyby się bała, to ona by chętnie może spróbowała. O, tak powiem. I chciałaby i się boi. No dobra, mam nadzieję, że tak powiem, moje streszczenie było dokładne. Wszyscy wiedzą, o co chodzi. To mi się to wyrabiało. Znaczy, ja sam nie wiem, ale... Spoko, luz. Tak, Luki pisał o tym, kto pod i nad i tak dalej. No bez podtekstów, no, jakie rzeczy? Ja wiem... No, młodzi jeszcze jesteście. Powiem ci, że tu Kamil miał rację, ten twój John Deere to ledwo pod tę górę tutaj się wtaraskał. No, dlatego czekają nas poważne hamulce to po prostu w ogóle katastrofa. Czekają nas poważne zmiany. Dam radę. Jak ja nie dam radę, to kto da radę? Hamuluj, bo przydupcys. Właśnie przydupczyłem. Za szybko zacząłem się łamać, słuchajcie. Coś mi się zdaje, że Fendt Credence trafi tutaj tak samo. Albo nawet kurna TMS. Chyba, że jakiegoś Maseja ogarnę. Tylko Masei nie ma takich starszawych. Kurna, jest jeden fajny starszy, ale on ma tylko 160 koni. No tak się słuchajcie za ten. Może Case'a Pumę? Albo może nie Pumę, tylko Magnum, o. Luki, ja już nawet nie chcę w to wnikać, powiem ci szczerze, co tu się dzieje. Jest i Luki, witam cię, Łukaszu, serdecznie. Chyba, że ty chciałbyś przykryć... Chciałabyś mnie przykryć sobą. Nawet się bronił nie boska. Słuchaj, i tutaj leci tekst Ani. Skoro już poleciało, to poleciało. Daro, przylatuj szybko, wilk mnie bije. Ratuj mnie, rycerzu, na skrzydłach anioła. Dobra, słuchajcie, ja wam zostawię adres, jakby coś, żeby potem zaproszenie ewentualnie podesłać. To ja i swój zostawię. Nie, żebym się wpraszał jakoś, wiecie, tak po ten, ale no właśnie się prosiłem. A zaczęło się tak niewinnie, od tego, że Ania poszła spać. Znaczy, miała iść spać. Może ja już nic nie będę mówił, słuchajcie, naprawdę. Zaczyna źle wyglądać. Nie, mi się przesunęło, nie wiem czemu. Czemu to tak wyszło? Niech młodzi sami,
sami sobie ustalą. Ależ ja wcale nie mówię, że nie, niech ustalają sobie. Ja im życzę jak najlepiej. Nie no. Daro, jesteś mistrzem. Powiem ci szczerze, jesteś mistrzem. Rozwaliłeś nie, system. Sypiesz ten rzepak do nie, tego nie mogę. Nie mogę sypać, bo... Po prostu, wiesz co, nie wiem, co się dzieje, ale nie chcę mi wysypywać. Utył. Lewa. O, teraz wysypuję. Dobra. Sypiemy. Mam nadzieję, że nie było słychać. Dawid Szczepaniak. Nie, maneczko, nie wiem, czy witaliśmy się wcześniej, czy ja ciebie pominąłem, czy jak? Może się witaliśmy. Ciekawe, czy nam, wiesz co, ten Farming Simulator przyjmie obornik na pole po kukurydze. A dlaczego nie przyjmie? No właśnie, ja się zastanawiam, czy nam precyzyjnie farmik na to pozwoli. Powinien. Bardzo ładna. Super. Wiesz co, te zestawy tutaj się nie nadają. Nie da rady tym wjechać. Za długie. Nie da rady tym wyjechać, są za długie. Będzie to po prostu pojedynczo trzeba wozić i tyle. No. Dobra. Ja to rozczepiam, bo nie wyjadę stąd. One są może i pojemne, ale są po prostu zwyczajnie za długie. Dobra, postawimy sobie jedną tutaj. Na razie powiedzmy nie będzie nam chwilowo potrzebna. Dawid, czy będziesz mógł zagrać, ale dopiero w przyszłym tygodniu albo na Osieku, albo na Woli, jak będzie. Bo tutaj na tej mapce gramy w sumie we dwóch i od czasu do czasu tylko zapraszamy no osoby, które z nami już ogrywają tutaj od dłuższego czasu. To też nie zawsze. Anio, szybko, Daro, bo nie wytrzyma. Aniu, broń się, a on już leci. Daro już zniknął z czatów, także na pewno leci. Kurna, rzepak ma teraz, wiesz, fajną cenę. Ja nie wiem, czy my dobrze robimy, czy że go sypiemy. No to wiesz co, ja i tak już w tej chwili to... to muszę najpierw wtarabanić się tutaj. Wysypię z tego, z owiec z kombajnu, żeby tam to skończyć. Lukiel, właśnie, co z Jagodno? To jest bardzo dobry temat. No ja bym chciał to w końcu jakoś pchać do przodu, tylko właśnie. Musisz przeczytać, bo tego się nie da opowiedzieć, słuchaj. Ja muszę przeczytać te czaty, słuchajcie, bo tu się naprawdę nieźle dzieje. Pominąłem ciebie. Przepraszam cię najmocniej, Dawid. Nawóz to nawóz, Luki pisze. Luki, caps lock, coś tam. Możesz wziąć sobie, poczekaj. Dobra, leć. Marcinek dodaje do FSA jakieś ciężarówki, będziesz robił w transporcie. Wiesz co, musiałbyś...
musiałbyś, powiem ci szczerze, podłączyć się tutaj, żebyś, wiesz, kilometry trzaskał też w Eurotracku. Ania mówi, że leci. Jak coś, bądź na live'ie rycerzu, to mnie obronisz. Nieźle, nieźle. Wiesz co... Ok, ja tutaj się po prostu zamotałem z czatami, bo Ania i Daro mnie tutaj rozpraszają na maksa. Więc wiesz, no nie w takie miejsce. Mojej żonie też się, słuchajcie, podoba rozmowa Ani i Daro. To naprawdę wróży tutaj całkiem niezłe przygody. My tutaj dalej mamy. Sorry, rycerzu, ale muszę lecieć. Jutro pogadamy. A Daro macha jak wentylator skrzydłami. Szybciej już nie dam rady. Rany. Prawda. Luki, czemu się ze mną nie przywitałeś? Luki się przywitał z tobą, tylko go wycięło. Być może. Jak się nie przywitał, to się przywita zaraz. Nie gniewasz się. Oki doki, papatki miło. Tatka, dobra. Daro, ty nie papa, tylko wiesz, machaj szybciej tymi skrzydłami. SMS zaprosi kobietę o rękę. Gdy jego własna już zmęczona. A dziękuję bardzo, przekażę, że ona masz pozdrowienia od Daro. Zresztą pewnie sobie przeczytała, bo siedzi na czatach. No ale ja to się porwałem z tą talerzówką na to pole, ja pierdzielę. Wiesz co, ja już kończę tutaj, jeszcze zostało mi kawałeczek do obkoszenia. Słuchajcie, widzę, że więcej dzieje się na czatach. Więcej dzieje się na czatach niż na tej naszej farmingowej łące. Ale dobrze, bardzo, bardzo fajnie, że tak się dzieje. Mi się to naprawdę bardzo podoba. Weź tam coś ten. Skrobać przecież możesz. Kurno, bo ja sobie tak próbuję przypomnieć, po co my żeśmy te lucerne posiali? W jakim celu? Czonki z niej nie zrobimy, ale tak byśmy ją zbelowali i owinęli. Ciekawe, czy uda się ją nam wysuszyć. Ale co takiego? A lucerne. Myślę, że dałoby radę to... w kosteczki zrobić i tyle, nie? Świeżą? Nie świeżą, bo świeża to nam niepotrzebna jest za bardzo. Kurde, no czy właśnie. Ja tu wjadę przez tą bramę? Nie wjadę, no za Chiny Ludowe nie wjadę. Dobra, ja postawię go tutaj z boku, a potem będę się martwił, jak nim wjechać. Niech on sobie stoi tutaj. Słuchajcie, moja żona was też pozdrawia i dziękuję bardzo za pozdrowienia. Wstydzi się napisać, słuchajcie. Dobra, tu kończymy. Tu bierzemy i to zwozimy. Wiesz co, w sumie 8163 litry. Wyszło owsa. Z takiego polka, z takiego małego poletka. To... No całkiem nieźle. Ono też chyba na zielono sypało z tego, co widziałem, chociaż nie jestem pewien, bo ja dzisiaj po prostu jakiegoś rozstroju tu dostałem. Oczywiście żarcik. To ogarniamy, tu wyrzucamy. Zostało mi jeszcze... No, wyładowujesz czy nie?
Luki, a jaki jest w ogóle pomysł z tym jagodnym? Chyba, że to jest temat na rozmowę na privie. Wczoraj działo się na live'ie nieźle. Dzisiaj jest jeszcze lepiej. Po wczorajszym to miałem, słuchajcie, dzisiaj rano wstałem, to miałem taką chrypę. No bo ciebie nie było, więc starałem się nadrobić za dwóch. Na czatach też w pewnym momencie to po prostu... Nie no, pewnie. Gra to gra. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Ja też pewnie nie zawsze będę priv. Oko. Umówmy się tak, ja jutro idę do Luki. Idę jutro do pracy i w pracy myślę, że urwania, że tak powiem, no, głowy nie będzie. Jeszcze, że tak powiem, masz galerie pozamykane, tak? Napisz do mnie, ja jestem od 7 na, w sumie już na miejscu. Napisz do mnie jutro w ciągu dnia, jak będziesz już jakoś miał tam chwilkę luzu i pogadamy. Dobra, tak się umówmy. Bo inaczej to się cholera nie uda. Ja miałem do ciebie się odezwać, ale tak, albo jak przypomniałem sobie o tym, to miałeś jakiegoś live'ika, gdzieś tam coś nagrywałeś. Potem ja coś nagrywam i tak jakoś mijamy się z tym tematem. Napisz jutro do mnie. To zadzwonię i pogadamy. Ja mówię, ja jestem otwarty na ten temat. No, ja jak najbardziej też. Timba również, więc... To jagodne, to powiedziałem ten kawałeczek u ciebie, tak więc... I ciekawe tematy są. Także jutro pogadamy. A ja najwyżej potem jeszcze obgadam z Timbą i najwyżej wieczorem, jakby coś, to możemy się jeszcze styknąć. Tak mi chodzi po głowie, wtorek wieczór. Na zasadzie taki, żeby już tylko styknąć się na privie i pogadać, uzgodnić parę rzeczy. O, taką mam propozycję. Czyli gdzieś, nie wiem, 20-21, żebyśmy we trójkę pogadali w temacie. No, nie mam problemu. Wtorek, środa może być. Znaczy, z mojej strony to pewnie będzie bliżej 21. No i zobaczcie, co zrobiłem. Nie spojrzałem. Pięknie jedzie. Trzeba będzie dachówkę wymienić na tym, na stodole. Dobrze, że dachówkę na stodole, a nie dach w moim Jumbirze. O, co on tak dęba staje? No poszedł, to po prostu wyprawiasz. No bo wiesz, przestawił się już w tej chwili na bok, a nie spojrzałem, że wyładunek miał do tyłu. O. Dobra, no, to tutaj Kamil ma rację, jeśli mnie zjedzie, że to absolutnie realne nie było. Nie, to w 100% realne, w 400% nawet. Te małe przyczepy, te dwuosiówki, to możemy sprzedać, natomiast te średnie, to ja bym je zostawił. Mhm, okej. Okay. Ja bym je jeszcze zostawił, a przynajmniej jedną z nich, bo ona jest taka mała do manewrowania, idealna do przywiezienia jakichś, wiesz, palet, czy czegoś takiego, to będzie spoko. Chciałbym się tutaj trochę pobawić też i turem i tak dalej w międzyczasie. No. To się szykuj, bo zaraz będzie akcja obornów na kukurydzą. Po kukurydzy. Aha. Ktoś rozrzutnik musi ładować. Damy radę, słuchaj. Nie takie rzeczy. Dobra. Coś mi cię wycięło. Na chwilkę się wymutowałem. Aha.
Może ja bym tobie pomógł. Tylko. Gdzie my mamy? Chcesz to rubur, to sobie możesz robić to po osie, albo jak nie, to dawaj do mnie, no. Wszystko. Po GPS chowane. A ty na GPS-ie tam lecisz? Tak. Aż dziwne, że na wypożyczonym ciągniku mam GPS, no ale. Tylko teraz tak. Jasny gwint. Garaż. Wypożyczone. Tylko mi fenda nie oddaj. Nie, nie oddaję. Wróć. Garaż. Posiadane. Ja tą prasę to oddałem, nie? Ona była wypożyczona? Tak. Tak, bo to była. Ona była wypożyczona, bo chciałem zobaczyć, jak tym się robi. Aha. Słuchajcie, już tutaj ja będę spadał, żeby się wyspać. Rzeczką, no leć TSM. Dzięki, że byłeś. I do następnego, Daro. To tak jak najbardziej realne. Myślę, że fizyka zachowania się tej wywrotki była ok. Nie wiem, dzisiaj... Aha, Marcinek. Nie wiem, dzisiaj byłem u Karola w FS19, dołączyłem szybciej niż do ciebie. Znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy Karol ma na Niemcy 2, czy Karol ma na Europie Kontynentalnej. Czy my mamy samozbierającą? Nie. Mam przyczepę samozbierającą, bo przyczepę samozbierającą? No. Taką jak do zbierania siana? No. Nie mamy takiej, a gdzie chcesz tą formę wywalić? Jak nie mamy samozbierata, znaczy stodoły? Bo ją by trzeba było gdzieś pod dach ładować. No trzeba było. Marcinek czy Silos nam przyjmie, ale wątpię, żeby nam Silos przyjął sama forma. Ten na pewno nie przyjmuje. Nie wiem, wiesz co, zobaczymy, a tego forsheeta nie da się przerobić na samozbierającą? Nie przerobi się. No dobra, jak nie przerobię to... na rozrzutnik, do kiszonki tak, ale nie na... To jak jej nie przerobię, to niech ona zostanie. Bo trzeba byłoby... Przecież to można było przerabiać na do kiszonki, do wożenia. No właśnie, bo zapomnieliśmy, ona sobie tu stoi. Zapomniałem o niej całkowicie. Stoi, słuchaj, z boku, ale dobra, zrobimy z niej rozrzutnik, będzie temat akcji roz... No tak, bo ona generalnie miałby się... A właśnie, a może ja bym zrobił akcję rozrzutnik. A słomę to sobie zbiorę tam przy okazji, to już z akcji słomy nie będę tutaj dawał. Tylko żeby, wiesz, dnia nie przebijać, bo nam zginie. Pod zwykłym dachem słoma na season mod zniknie po czasie. Siemaneczko Butterfly. Siemaneczko. Słuchajcie, teraz zagadka, kto to jest Butterfly? To może ja bym zrobił akcję obornik. Schmetterlin, jakby to Niemcy powiedzieli. No, zagadka zarzucona. Znaczy? To jest Butterfly.
Jakie lagi? No dobra, Butterfly, słuchajcie. Także tu ostrożnie. Luki, masz rację. Nie piszcie za dużo i wiecie czego, nie? Kurde, ale tu fajne rzeczy jak można zrobić z tą. Kolega Dark Morrison, dobry wieczór, witam cię serdecznie. Bo widzę, tutaj mówi umknąłeś. O, Dark Morrison jest. Siemaneczko. Siemaneczko. Kolega wczoraj bardzo mocno się udzielał. No, to fajnie. Agrotim Płońsk, siemanko. Jest. Siemanko. Dawno i się od czasu. Weź wóz, daj dla Timby widły i niech rozrzuca cypodje ciągnikiem, tak jak kiedyś było. Słyszałeś, co Marcinek ci proponuje? I właśnie, Marcin, wygrałeś kurka wodna bana na pół roku. Po co ci to było? Staw. Okej. Okay. Agro Jockey ma. Witamy, witamy. Weźmiemy sobie Mercedesika. Agro Jokin. Siemaneczko. Siemaneczko. Ech, fajna nagroda. Słuchajcie, jakby ktoś chciał ewentualnie, to bierzcie przykład z Marcinka. Oczywiście żarcik, żarcik. Czekaj, gdzie my mamy? My mamy łychę, tylko łycha jest podpięta. Mamy nawet dwie. Nie, jedną łychę mam. Chyba jest przypięta do John Deere'a. Zostało. O, do John Deere'owego. Zaraz sobie tutaj podmienię. Bo ja mam... nie to chciałem. To chciałem. Dwie mamy... Nie, mamy jedną. Dobra. Polecę sobie... To na chwilę podpiąć w takim razie twojego John Deere'a. Ciekawe, ja go jakoś dziwnie odpiąłem tego pura i ciekawe, czy on się nie podepnie teraz. Znaczy wiesz co, trzeba robić tak, żeby odpinać, jak odpinamy tura, to żeby odpinać go bez, wiesz, osobno łyżki, czy tam jakieś wyposażenie, no. Bo nie mamy tego dużo, więc on faktycznie może się nie chcieć podpiąć. Dobra, podpiął się. Wiecie, czekajcie, już z wami tutaj gadam, tylko niech ja zrobię to, co sobie zaplanowałem. Będziemy ładować obornik i wywieziemy obornik na super sturem wygląda. No zobacz, jak zajeje fajnie. W ogóle ten Merc jest rewelacyjny, no. Nie wiem, co w tym rewelacyjnego. No ale niech ci będzie rewelacyjny. Jest rewelacyjny. Koniec, kropka. Nie wiem, z której strony. Każdy jednej. Mały, ale wariat, słuchaj. Tutaj Darek, fajna nagroda. No tutaj jakieś bany, coś tam. Boże, to kalectwo rolnicze, tur do tego ciągnika. No jak kalectwo?
Marcinek! Za chwilę naprawdę ten ban tu wleci, no. Roczny ban. Na wszystkie mapy. Ja żartuję, żartuję już. A, zapomniałem, że to jest ta łyżka, którą trzeba otwierać inaczej. Tak nie wysypiesz, musisz łyżkę otworzyć. Tak, wiem o tym, już to zrobiłem. Już to zrobiłem. No, ja mam troszkę do ziemi. No pewnie, że dodaję mu klimatu. Ja też uważam i jestem tego samego zdania, niezależnie od tego, co tutaj wiesz. Mój współgrający wiesz, opowiada, że mu się nie podoba. Ja ani razu nie powiedziałem, że mi się ten Mercedes nie podoba. Nie, jak nie? Powiedzieć o tym Mercedesie, że on mi się nie podoba, to jest obraza wszystkich traktorów, które mi się nie podobają. Dobrze. Chcesz się bawić, tak? Dobrze. Ładuj, kurka, bo naprawdę widły dostaniesz i wiadro i po co ci to? Już wracam do was. Kalectwo rolnicze. Słuchaj, kalectwo nie kalectwo, no. Jest... Bez gwiazdy nie ma jazdy. Bez gwiazdy nie ma jazdy, dokładnie, słuchaj. Klimę ma. Miękkie zawieszenie ma. Mi przynajmniej nie skacze głowa w tym Mercedesie, jak w John Deere'ach i tym podobnych maszynach. Kurna, dwa obciążniki mu na tył założył, żeby go do przodu nie poderwało. Ryste, panie. Co to jest? Dobrze, czy ty tam, jeszcze małżonki pracujesz, nie posadziłeś tam z tyłu. Czy ty tam pracujesz na tym polu, czy tylko oglądasz nie, tutaj? Na miedzy siedzę, kurna, palę papierocha. No tak mi się też wydaje, że palisz papierocha i ten. Ja przynajmniej podłączę obciążnik i mogę taką łychę, która ma 2000 litrów i on mi tutaj nie podskakuje. A co bym zrobił, jakbym podłączył tutaj 30 do takiej łychy? No to albo do takiego tura? Łycha by ją kurna postawiła na przykład. No właśnie. O to chodzi. Gdzie jest ten John Deere? Tam gdzie żeś go zostawił. Nie będę odpinał tego tura. Lecimy tak jak jest teraz. No, nie będzie. O, 23 za 5, jeszcze kilka i kończę. No jeszcze, ja też będę kończył, rozrzucę tą jedną przyczepę tak jeszcze dla wszystkiego. Zobacz, czy to się wiesz, przyjmie. Zobaczyć, czy to się tutaj będzie przyjmowało i będziemy tutaj kończyli na dzisiaj walkę. Nawet by nie drgnęła, jasne. Nie, no goły to taki sobie, ale obciążnik tur daje mu jakiegoś klimatu. No właśnie, Daro.
Dalej Marcinek, no to tylko ciągnik do wywożenia rzeczy z tyłu. Tak, z tyłu, przecież to nie miałby możliwości założenia tura, no, gdyby było inaczej. Izaje fajnie buja go, oczywiście, że fajnie go buja. Mówię, mam miękkie zawieszenie, nie to co w tym John Deere. Twardy jest taki, że ja nie wiem. Wypraszam sobie. Wypraszam, nie wypraszam. Gdzie mieliśmy go rozrzucić? Po kukurydze. Po kukurydze, czyli na 190. Dobra. Dobra, to zaczynamy. Nie, no elegancko, przyjmuję. Prawda, szerokość robocza tego sprzętu nie jest imponująca. Stawiłem się bardziej na środek pola, słuchajcie, ale... Nie no, bardzo ładnie przyjmuje. Nie jest też mała ta szerokość robocza. Przyjmuje ci, pokazuje ci na tym, na precyzyjnym, na mapie, że przyjmuje coś tam? No, na precyzyjnym, bardzo elegancko. Fajnie. Bardzo elegancko fajnie, wszystko działa. O, to będzie można potem talerzowanie zrobić, ale ekstra. Albo od razu z pługami wpadniemy i to zaoramy. No bo po kukurydze to trzeba to zaorać. No, zaorać. No to główna sprawa. Ale mam fajną robotkę. No, do jutarka. Do jutarka, Luki. Dzięki, że byłeś, że wpadłeś. Cześć, Luki. Spoko. Luki zaczyna pewnie jakiegoś tam... coś tam będzie ogrywał, bo mu dziecko pisze, że zasnęło już. Aha. Więc luzik. Ale zakład o co? Jeszcze raz? Nie, bo Marcinek chce się założyć tylko... A, o to, że 30 jak podepniemy do takiego tura, to że ją postawi? Pewnie, że ją postawi. Pewnie, że tak. Na przednich kołach będzie stała od razu. Jeszcze niech załaduje 2000 litrów w nią i... Nawet jej do góry nie dygnie. Dawid Szczepaniak, tobie też się nie podoba? No... Słuchajcie, no może uroku to nie ma za dużego, no nowe ciągniki, byśmy postawili obok niego jakiegoś Fenda 900 czy coś, no to pewnie, że będzie wyglądał słabo, ale na te tutaj nasze pola, na to rolnictwo jest w zupełności wystarczający, a jest coś innego, zaznaczę, niż Ursusy i tak dalej. No tutaj jedynym Ursusem, który jest i raczej chyba to się nie zmieni, to jest ta, co my mamy, 30, nie? 60. No. 60, ale trzeba i będzie kupić kurka wodna, jak się przeprowadzimy na nową parcelę. Taki podest się ustawi i 60 będzie jako pomnik robić. Dokładnie. Marcinek. Dobra, spoko. Ujął się honorem, więc będzie chciał nam udowodnić, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A nie wiem na której mapie. Chyba będzie musiał swój filmik wrzucić, żeby nam udowodnić. Znaczy wiesz co, możliwe, że wrzuci po prostu tam... Ten merc jest... pewnie, że jest zajebisty. Daro, tutaj czytam jakiś wcześniejszy twój komentarz. Jak to nie ma w Monopoli? Wygrał jedną grę i ma. Chyba coś mnie ominęło i nie załapałem komentarza. Kurność mi dużo nie brakuje. Do końca, ale o, i tak spoko. Nie zrobię. Tak, łyżka jest CSZ, no. PSM nie sprzedaje żadnego Mercedesa, nawet za 1 500 000. Znaczy przyjdzie czas, że go sprzedasz po prostu, tak? Ale oczywiście, przyjdzie czas taki, kiedy się rozwiniemy.
i tak dalej, ale będę chciał poszukać też takiego, no czegoś, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć coś, co co nie będzie taką... Dolcia sobie tutaj kurna wezmę. No i elegancko, słuchaj. Bardzo mi się podoba ten forsheet tutaj na tą, to mógłby być ciut większy, ale nie jest źle. Nie. Przy precyzyjnym farmingu powiem szczerze, że obornik sprawdza się dużo fajniej niż niż bez, bo bez to on momentalnie wysypuje i coś nie działa tak za specjalnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. O precyzyjny farming ci teraz chodzi, tak? Tak, że właśnie chciałem zobaczyć, precyzyjnym... jak to będzie działało w precyzyjnym farmingu. Obornik plus precyzyjny farming. Wiesz co, ja muszę zobaczyć, bo jest modyfikacja na tworzenie tego kompostu. Tylko żeby precyzyjny farming kompost przyjmował. Ja mam precyzyjny farming, który przyjmuje kompost. No to ja nie wiem, dlaczego ja tego nie mam. No, oczywiście nie ma problemu, będziesz go miał. Mam sprawdzone, działa. To jest precyzyjny farming z Hofbergmann. Tam przerabiałem. Z powiększonym tak, to jest ten sam, który mamy tutaj. Ten sam, tylko że do tego dołożone jest to, że on ogarnia jeszcze kompost. To bomba. Pożył mi się. No i kompost jest rewelacyjny, no bo wytwarza się go ze słomy, tak? No tak. Więc no, wtedy... Jest problem z tą mapą taki, że możesz postawić sobie fermentyzatora, tak? Coś, co wrzuca w sobie, wiesz, chlewy na kiszonkę i dostajesz oprócz kiszonki, produktem ubocznym jest kompost. Mhm. I tego fermentyzatora nie możemy sobie tutaj niestety postawić, bo nawet jak teraz nie ma żadnego na mapie, poza biogazownią, będziesz chciał to postawić, od razu ci wyrzuci monik, że jest za dużo takich obiektów na mapie. Aha. I jestem w mocnym szoku. No to ten, to jest do poprawi... to powinno być poprawione, nie wiem jak to tam wygląda z tytułu plików. Marcinek łyżka z CZ. Marcinek, to ja wam na wezmę, a wiem Mercedes. Mercedesa wezmę na łyżkę i co? Ale chodzi o to, czy nie na łyżkę. Na łyżkę go nie weźmiesz, bo on jest za ciężki. Wbrew pozorom nie jest wcale taki leciutki ten Mercedes. Choć tego obornika nam starczy na te pole po kukurydzie, ale powinno starczyć. Co? Nie wiem, zobaczymy. No dobra, to wyślij zdjątko, najwyżej potem... Hamuluj! Nie zapatrzyłem na to, co robisz, kurna, był chłopu pole przeorał. Znaczy, starczyć to go na pewno nie starczy, to już ci mówię. Dlatego, że ja w sumie zrobiłem jeden objazd po polu z tym, co miałem, czyli z pełną przyczepą, nie? Uh-huh. Właśnie tego mi brakuje, słuchajcie, w farmingu, żeby na przykład, nie wiem, kurde, można było gdzieś do jakiegoś chłopa pojechać i kupić obornika, nie? Znaczy, można obornik kupować, bo obornik możesz kupować... Silos All-in-One gdzieś na jakiejś gospodarce, tak? Wjechać tam i że kupujemy, bo wtedy będziesz sypał obornik, tak? I za to będziesz płacił pieniądze. Dokładnie. Coś takiego jest do ogarnięcia, tak? Jak ta łyżka się nazywa? Już ci pokazuję, jak się nazywa ta łyżka. Mamy ją w garażu. Łyżka. To jest łyżka Raptor. Oho. Dokładnie ta. 2,7 metra szeroka, 2000 litrów wchodzi. Także właśnie 3,5 tony obornika już świnki mają, tak? Ale to tylko co nic. FSQV2. Siemaneczko, hej. Witam.
prostu zmodyfikowana przez ciebie, a nie korzystałem, nie korzystałem. Jeżeli jest jakaś fajna łycha i ten, to wiesz, ja to jestem otwarty na propozycje. Raptora miałeś w FS. Wiesz co, ja powiem szczerze, że z tej modyfikacji CSZ korzystam od niedawna. Bo trochę drażnią mnie widły te, które są oryginalnie w farmingu. Mają za dużą kolizję i jak już uda się na przykład paletę na nie nałożyć, to potem zdjęcie tej palety, no czasami trzeba wręcz postawić, przekręcić o 90 stopni, żeby móc to zdjąć. Albo się zaprzeć o coś. Albo się zaprzeć o coś, żeby zdjąć, więc... Pod tym względem łyżka ta oryginalna jest słaba. Zobaczymy, w razie czego to może ja tutaj skontaktuję się gdzieś, wiesz, z jakimś rolnikiem. Może no. Będzie wiedział, bo my tu nowi jesteśmy, to może będzie wiedział, kto tu obornik ma do sprzedania, nie? Najwyżej obornik, się dokupi tutaj, żeby dokończyć. No bo to i fajna akcja, i fajne wszystko, nie? O. Zresztą na pewno nam przybędzie świnek zaraz, przybędzie nam krówek i wtedy ta produkcja tego obornika, tej gnojowicy... Bo jeszcze obornik powinniśmy mieć u świnek. Tak, jest tam 3,5 tysiąca. W ogóle to trzeba byłoby zobaczyć, jak ze słomą. Tak. No ale to wiesz, dwie łyżki tu, dwie łyżki tam. W sumie jak ja to wyrzucę, to będziemy mieli z połowę pola zrobione. Może nawet ciut więcej. To jeszcze na dwa rozrzutniki. No na dwa powinno być. No, a no mówię, petardinia to wygląda. Świetnie to rozrzuca. To może tak jak... Ja wiem, czy to nie jest duża... No może to nie jest wielka, no. Ale wiesz co, robi mi się też takiego, co będzie walił na 24 metry. Nie, no, ale przyjemnie się tym pracuje. Powiem szczerze, że mi od jakiegoś czasu to nie zależy na tym, żeby tutaj... Znaczy inaczej, żeby od razu wszystko waliło mi na Bóg wie jaką szerokość. To... Ta seria, ja mam nadzieję, że ta seria przetrwa długo i nie będzie tak, że zaraz wejdzie jakaś nowa mapka i będziemy się gdzieś tam przerzucali. Nie. Ja bym chciał, żeby ta seria była. Najwyżej można będzie coś innego w razie czego podmienić. Pewnie najszybciej wolę, jeśli coś się pojawi, albo zrobimy jakąś rotację z wolą. Tyle, ale to jest jakaś tam kwestia przyszłości, no. Jestem ciekaw cały czas, jak z tym nowym farmingiem będzie, bo wiesz, ten film, który się pojawił ostatnio, świadczy o tym, że oni jednak przymierzają się do wypuszczenia nowego farminga, bo tam jest takie jedno bardzo fajne zdanie, że są gotowi na przyszłość. To zdanie mówi bardzo, bardzo dużo o tym, co będzie się działo niedługo, nie? No dobra, to już wiem, Daro, już wiem o co chodzi, to faktycznie nie będę jej chciał. Myślałem, że jest troszkę bardziej realna. Ma 200 tysięcy litrów. No nie. To chyba i nawet mój Mercedesik nie... Taka fajna łyżka do ładowania ziemiorów, kurna, z pryzma albo buraków. O, no, gdzieś tam, znaczy ja mówię, to są takie na rozgrywki na singlu, to jest spoko, nie? Tak. Słuchajcie, jak ja bym z taką łyżką wyskoczył tutaj na tym, a Witia wpadłby do nas, to by dopiero za głowę się łapał. Powiem szczerze. Oś się błysknęło. Kurna, patrzę, że sypie tym obornikiem. Ty wiesz, że tego obornika może nam starczyć? Tak właśnie patrzę, że
Tym drugim rozrzutnikiem to po prostu robisz turne. No, a nic nie zmieniałem, po prostu mniejsze zapotrzebowanie jest na tej części. A może inna gleba jest, dlatego. Tak, tak. No to już to mi się podoba. Nawet 30 dałaby radę przy tej instrukcji, której użyłem. Tak, Marcinek, tylko jeżeli używasz jakichś tam modyfikacji, to jasne, że da radę. No, nie twierdzę, że nie. W takim przypadku. Bo okaże, że ja jeszcze tym, co mam w tym rozrzutniku, to całe to pole zrobię. Nie, no już nie gadaj, tam już końcóweczka ma. Nie, no już 1%, także na luzaku, nie? No, ale jest pięknie, słuchajcie, prawie całe pole udało się. Marcinek mówi, że stoisz gdzieś na tym, w krzakach i jarasz fajki. To nic nie robisz. Tak było. Oczywiście, że tak. Mało tego, popijam piwo i se grilluję. O, widziałeś? No ja 230 spależowałem 3-metrową talerzówką praktycznie całej. No, pięknie. No zobacz sobie na mapie, ile już mam zrobione. Już sprawdzam. O, no pięknie. No dobra, weź. Kurczę, słuchajcie, sorry, bo ja myślałem, że to Marcinek napisał, że 30 dałaby radę przy tej instrukcji, której używałeś. No tak, tylko że wtedy waga jest, tak? To musi być w tej instrukcji musisz mieć wagę zmienioną. Ale Daro, przecież ja też nie gram zawsze realnie. Już szczególnie ja lubię sobie czasami pograć na takich mapkach testowych swoich, gdzie coś tam testuję. No to tam jest w ogóle nierealnie, nie? Dodawanie upraw i tak dalej, żeby, bo przecież nie będę testował modu jakiegoś tam i czekał, aż mi teraz zasieje, wyrośnie to wszystko i tak dalej, tak? Więc też coś tam sobie zmieniam, modyfikuję. F11 i ogień, dokładnie. Dobra, Marcinek, spoko. Czaty. No oczywiście, że widziałem, jak pani mama grała z wami u Karola dzisiaj. Widziałem, nawet też byłem, też się przywitałem. Także spoko, słuchaj, widziałem też, że łapek przybyło momentalnie, jak się pojawiła. Że Karol poszedł już na emeryturę, to też słyszałem. A to czemu Karol na emeryturę? No bo wpuścił dzisiaj małżonkę swoją za stery maszyn rolniczych. Słuchaj, była na lejwiku. Właśnie też na tej mapce, na której my dzisiaj gramy. Wysokim Brodnie. No i jak się pojawiła, to od razu, słuchaj, zainteresowanie wzrosło rozgrywką tak w takim stopniu, że łapeczek to momentalnie dwa razy tyle się zrobiło. Cieszyć. Nie.
Daro Cholewa. Pols, nie waży nic. Wartość 1 to wartość faktyczna, a można wręcz zwiększyć waży czegoś, co jest na łyżce, przyczepie, w zbiorniku kombajnu. No tak, tak, można, można. To ja o tym słyszałem, aczkolwiek ja tego osobiście nie robiłem. No, tak samo jak jestem, takie są te headery. Kurczę, no to wiesz, całe pole naraz zbierasz, tak? I tak właśnie nie chcesz wszystko też w zbiorniku kombajnu. Robisz to naraz, jeden przejazd i na zbanie, tak? No ale tak jak mówisz, to jest takie na singla, tak? Ale no, powiedz mi, jaki jest sens takiego grania? Znaczy ja, wiesz co, ja gdzieś tam widziałem, nie pamiętam, czy to Palmer Play, czy któryś tam inny robił takie pokazówki na timelapsach, jak na przykład, nie wiem, orał całą mapę, nie? To była taka pokazówka możliwości bardziej, bo to o to się rozchodziło. W każdym razie, sorry słuchajcie, ale naprawdę po wczorajszym już wysiada mi naprawdę głos. I tam było tak, że on jechał, wiesz, po mapie i orał po prostu generalnie, no, wszystko. Zostawały tylko drogi. Aha. Tak? Natomiast wszystko, co było łąką, polem, kawałkiem ziemi, czegokolwiek takiego, no to było po prostu zaorane. Tak. Aha. Także to co działo się dzisiaj u Karola, to widziałem. Jeszcze raz? Tak, więc jakby co, to przepraszam. Co? No bo za plecami mi drukareczka drukuje. Czy kawałeczek został? Dansko. Aż takich cudów jak header 100-metrowy nie robię takich rzeczy, choć bardzo proste. Ale gra już nie jest przyjemna. Nie, no właśnie o to chodzi, że ona wtedy staje się taka... No chociaż troszeczkę, bo no to jest gra, tak? To nie jest coś, co odzwierciedla jakoś super życie realne. To też nie oszukujmy się. Natomiast chociaż troszeczkę jakiegoś tam, no takie, też jak jeżdżę tu po polu, to prędkość, której używam, jest też mało naturalna, tak? Bo tak na dobrą sprawę to ja powinienem się poruszać tutaj po tym polu z 10-15 na godzinę, nie szybciej. Dostał taki mały klinik od słupa do drogi. Praktycznie resztę może wytalerzowaną. Bo? Jezu, a tu jeszcze obok po rzepaku jest do roboty, też będzie. O Chryste, panie, kochany. Oto 190 i 230, 229 to nam dadzą kość na tych 3-metrowych talerzówkach. No to fakt, że... A jeszcze te 191 nam się marzy. Ale to wiesz, to na razie zainwestujemy w sprzęty, żeby móc... móc to lepiej robić i z większą przyjemnością. Pługi mamy spoko, tak? Bo mamy te duże, 4-metrowe, tak? Pługi nie, pługi mamy... Czy dwójki? Dwójki. Aha. Też polatamy. To damy radę. Eee,
dopisywać sobie pieniędzy? No nie, ja też nie lubię dopisywać sobie pieniędzy. No chyba, że... To nie jest żaden problem, tylko że to się mija z celem, tak? Znaczy, traci się sens grania, no. Zwyczajnie, czekajcie. Bo się za mocno chce złamać. Nie wiem, kto mi tu postawił tą przyczepę. A schowam na razie ten obornik na tym rozrzutniku i niech to sobie na razie tutaj stoi. Parkujemy obok John Deere'a i ja bym proponował, żeby już na dzisiaj zakończyć. To ja zaraz na piechtę przybiegnę. Dobra. Zostawię traktor. I to leży po prostu w polu. Żeby było wiadomo, że trzeba dokończyć tą 230, to już naprawdę wiele nie zostało. Gra, słuchaj, jest faktycznie ekonomiczna, bo w sumie chodzi o to, żebyśmy zarabiali gdzieś tam jakąś kasę, a potem ją wydawali na jakieś tam inne sprzęty i tym podobne rzeczy, więc ja też tutaj nie pochwalam dodawania kasy, no przynajmniej nie dodawania kasy, jeśli chcemy faktycznie zagrać i potem się czymś pochwalić, co żeśmy zrobili, tak? Dokładnie. O, będzie, idzie, grzmi, a u mnie jest taka, że hej, hej. No dobra. To znaczy, że jutro muszę wcześniej wstać. Czemu? Żeby dojechać. A. Gdzieś ty jest. Opsa, już biegnę. Już stój w miejscu, już lecę. Już jestem blisko. Hyc jest. Jesteś. No dobra, panie Timba. To dzięki za dzisiaj. Też było. Dziękuję. Było fajnie. No, taka też nieplanowana. Najczęściej wychodzą nam takie nieplanowane rzeczy. I wtedy wychodzą najlepiej. A to w sobotę, niedzielę, to nic nie wiadomo. Dokładnie. Słuchajcie, także jakby coś, to Wysokie Brodno, piąteczek, 21, jeśli się oczywiście nic nie wydarzy, nic nie zmieni w naszych prywatnych planach. Oto. Także gdyby coś, to pewnie będziemy się, my pewnie się słyszeć będziemy jeszcze wcześniej, bo musimy tutaj z Lukim obgadać temat, ale na live'iku widzimy się pewnie w piątek dopiero. Także dzięki, Timba. Jeszcze mogę jeszcze na chwilę, pewnie, time? Pewnie. Dawaj. Jeszcze raz, bo tu mnie Kacper prosi, stoi koło mnie. Jakbyście, kochani, mogli odwiedzić kanał na YouTubie Czerwona Panda, serdecznie zapraszam w imieniu mojego syna. Prosiłbym o subskrypcję, ewentualnie. Ewentualnie też jest możliwość zagrania razem z nim w te jego gierki, co on tam ma. Gra Kacper w Battlefront 2, World of Tanks Blitz, CSGO i Fortnite. Tak więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany, serdecznie zapraszam jeszcze raz w jego imieniu. Obijajcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Norbi, za możliwość, za spoilerowanie. Spoczko. Czekaj, ja już sobie szukam. Ale tutaj jest coś nie tak. Jeszcze skoro jesteśmy na tym, Czerwona Pan. Marcinek ma podobnego awatara. Battlefront, Fortnite, czołgi amerykańskie, słuchajcie. No, nie tylko amerykańska. Kopiujemy. Dzisiaj przyznał się, sam usiadłem z Kacprem pierwszy raz od nie wiem ilu lat do World of Tanks. Macie tutaj linkacza.
Macie tutaj linkacza do kanału Czerwonej Pandy. O, jesteś wspaniały, na czacie, naprawdę. Także, także ci, którzy jeszcze są i mają chęć, zapraszam, wpadajcie. Zostawcie łapeczkę, no, zostawcie suba, skomentujcie. Nie jest to może profesjonalne. Wszystko w profesjonalnym wydaniu. Kacper się dopiero uczy, tak, więc tego wszystkiego na obsługi OBS-a i w ogóle, tak, więc to są jego pierwsze. Jakieś tak podpowiedzi powiem. na pewno będą dla niego jakąś tam wskazówką. Także tak na pewno możecie komentować, możecie mówić. Natomiast podepniemy jeszcze pod jakieś kolejne live'iki, żeby tutaj pomóc. Na tyle, na ile oczywiście mój kanał jest w stanie pomóc. No, dobra, słuchajcie, o. Także cóż. Wielki Marcin. No widzisz, Marcinek. Marcinek jest wielki. Ma czasami fochy, ale... Dlatego lubimy. Dokładnie. Także czaty, dzięki wielkie, trzymajcie się. Dzięki za 17 łapeczek, nie wiem, pewnie jest znowu 18, jak znam życie. U mnie jest 18. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Jedna łapeczka zawsze gdzieś tam umyka, ucieka. Jeszcze raz dzięki wam za 120 subików. Nie wiem, czy coś dzisiaj wpadło, ale jeśli wpadło, to też bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ja zmykam na kanał Czerwonej Pandy i słuchajcie, widzimy się jutro. Jutro na pewno wpadnie Hofbergman, także zapraszam na Hofbergman. Na pewno obejrzę, jak będę miał czas. Tak? No, a co będzie dalej, to tak jak mówię, piąteczek pewnie na pewno Wysokie Brodno z powrotem widzimy tutaj. Także trzymajcie się do piątku, a w tygodniu to jak wyleci, tak będzie. Tak jest. Dobranoc. Marcinek, zobaczę swoje dzisiaj. Dzięki za wspólną zabawę. No dzięki Timba i do następnego. Hej, hej. Do następnego, hej, hej. Nie zapomnij gry zapisać. Oczywiście. Nie, już uciekną. Łukasz, oczywiście, spoko. Zapraszam, obejrzyjcie, komentujcie, podzielcie się swoją opinią. Trzymajcie się, na razie, hej.